Już jeździmy! W maju oddano do ruchu nowy most warszawski we Wrocławiu. Oznacza to niestety natychmiastowe zamknięcie starego mostu warszawskiego. Modernizacja potrwa do jesieni. Po zakończeniu inwestycji nowy most warszawski przejmie ruch tramwajowy oraz ruch kołowy w kierunku do placu Kromera. Natomiast stary most, no, wydaje się to wszystko bardzo skomplikowane, ale gorzej niż było być nie może. Dlatego trzeba się cieszyć. Jeździmy! Entomolog to ktoś zajmujący się motylami. Teraz i ty możesz zostać nim, znaczy entomologiem. Żywe motyle można obserwować w nowej motylarni we wrocławskim zoo. Wystrój przypomina tropikalną dżunglę, gąszcz roślin, kolorowe kwiaty, a wśród nich motyle. Nie mają klatek, latają swobodnie wśród zwiedzających. Czasem trzeba się narozglądać, ale w nagrodę trafimy na piękne, kolorowe okazy. Metopozaurus. Główny bohater wystawy paleontologicznej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. I inne najnowsze odkrycia naukowców. Eksponaty są bardzo stare. Niektóre mają ponad 200 milionów lat. Trzeba się spieszyć, bo znikną. Zostajemy przy dinozaurach. Po raz piąty tradycyjnie we Wrocławiu fani Madonny z całej Polski poprzebierali się w styl swojej ulubionej, najlepiej zarabiającej pop piosenkarki i ruszyli w zabawy. A dzień później znowu byli studentami, dyrektorami, no i na przykład piłkarzami. Ladisla Bonita. Śląsk Wrocław samodzielnie wywalczył sobie grę w ekstraklasie. Śląsk w koronie po sezonie. A na wrocławskim rynku wrocławscy piłkarze zdobyli tytuł najlepszych polskich streetballistów, pokonując poznańskich zawodników 3-1. Obok na Solnym tysiące kibiców śledziło biało-czerwone nogi na wielkim telebimie, by wspólnie się cieszyć bramkami polskiej reprezentacji. Ale ucieszyliśmy się tylko raz i to ze spalonego. I zapomnijmy o tym. Przynajmniej na 4 lata, gdy kolejne Mistrzostwa Europy będziemy oglądać na nowym stadionie we Wrocławiu. Dziś na trawie, jutro na murawie. Prawie 2000 wrocławian przyszło na Maślice, żeby ułożyć się w napis Wrocław 2012 w miejscu, gdzie powstanie stadion na piłkarskie Mistrzostwa Europy. Wszyscy, którzy pozowali do żywej fotografii, musieli odebrać specjalne certyfikaty i podbić je przed wejściem. Będą uprawniały do zwiedzania stadionu podczas specjalnej wycieczki w 2011 roku. Wtedy stadion będzie gotowy. Wrocław jest jedynym polskim miastem, a może jedynym na świecie, które na każdej najwyższej górze każdego kontynentu ma swoją flagę. Jedna z nich, wzniesiona w 2006 roku na najwyższą górę świata, została przekazana na ręce prezydenta Wrocławia, a następnie zlicytowana na balu dobroczynnym za 50 tysięcy euro. Na wystawie Wrocław na szczytach świata na wrocławskim rynku oglądaliśmy zdjęcia dokumentalne z tych wypraw. Na festiwalu Pan Tadeusz Live po raz pierwszy poza murami Ossolineum rękopis naszego narodowego poematu obejrzało 5 tysięcy wrocławian, a wielkiego poloneza w Parku Staromiejskim odtańczyło kilkaset par. W najbliższej granicy Wrocławia powiemy m.in. o zbliżającym się festiwalu Wrocław Non-Stop.